4 marca około godziny 9 dyrektor oraz nauczyciele szkoły podstawowej nr 2 w Gubinie ewakuowali uczniów z budynków szkolnych. W trakcie prac budowlanych na terenie placówki, w wykopie wykonywanym przez operatora koparki ujawniono niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze policji oraz dwa zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, którzy zabezpieczyli znalezisko, a także pomagali w bezpiecznej ewakuacji. Dzieci z klasy zerowej wraz z opiekunami odprowadzeni zostali do świetlicy Komisariatu Policji w Gubinie. Klasy 1-3 przeszły do pobliskiego kościoła, natomiast uczniowie z klas starszych zostali odesłani do domu. Wezwani na miejsce zdarzenia saperzy zabezpieczyli i zabrali niewybuch. Okazał się nim pocisk moździerzowy. Cała akcja zakończyła się tuż przed godziną 11:00.